Jak pan skomentuje słowa, że Grudziądz zmienił się nie do poznania, patrząc na ulotkę, którą wydał pana rywal, prezydent Malinowski, w której jest opisane, jak Grudziądz wyglądał 8 lat temu, a jak wygląda teraz? No, właśnie ja mam zasadniczą trudność w odnalezieniu, w nazwaniu, co to za miasto, o którym pan Malinowski mówi, ponieważ to na pewno nie jest Grudziądz. Miasto ludzi szczęśliwych, budujących jeden dom, dwa domy, kupujących mieszkania, mających doskonale płatną pracę, świetnie się tu rozwijających. No, bardzo fajnie, że takie miasto gdzieś istnieje. Nie wiem, czy w Polsce, czy gdzieś indziej, czy na Księżycu, ale na pewno nie jest to Grudziądz. Nie jest to Grudziądz i jeżeli pan Malinowski liczy, że czy zwraca się do wyborców i liczy na głosy tych, którzy budują drugi dom, którzy kupili mieszkania, którzy mają świetną pracę, no to ja zwracam się do tych, którzy żyją w mieście, gdzie nie mają pracy, gdzie za pracę, którą wykonują, jeżeli ją mają, dostają najniższą płace, którzy pakują walizki i jadą w poszukiwaniu godnej pracy za granicę, którzy żyją z zasiłku i nie widzą w tym mieście dla siebie perspektyw. No i przy wyborach zobaczymy, których jest więcej. Mam nadzieję, że jestem wręcz przekonany, że prawdziwy Grudziądz jest po naszej stronie. Drugie pytanie, czy afera podsłuchowa wpłynie też na struktury naszego miasta? No bez wątpienia tak, ponieważ no, ta afera odsłania pewną erozję państwa i odsłania ten mafijny układ, jaki w całym kraju stworzyła Platforma Obywatelska. I myślę, że ta erozja już się po prostu zaczęła, ona jest nie do zatrzymania, można jeszcze robić takie czy inne sztuczki, ale Platforma Obywatelska skończy tak, jak skończyły inne partie, które nie potrafiły, zapomniały o tym, co jest ich tak naprawdę ich zadaniem i odejdzie w niebyt i będzie to miało oczywiście również przełożenie na wyniki wyborów w naszym mieście i na to, jak ludzie tę partię będą oceniali, bo rzeczywiście jest ona i w skali kraju, i w skali tego miasta dla no, bardzo szkodliwa. Czy nowe perspektywy Platformy Obywatelskiej to szanse dla Grudziądza, czy zagrożenie? No, nie wiem, o jakich perspektywach pan mówi. Ja myślę, że generalnie to, o czym dzisiaj mówiłem na spotkaniu, że najbardziej dramatyczną sytuacją jest to, że my w zasadzie dzisiaj stawiamy sobie znowu te same zadania i cele, które stawialiśmy sobie w 2002 roku. To znaczy mówimy o tym, że Grudziądz trzeba ratować, że Grudziądzowi trzeba przywrócić szansę, że Grudziądz trzeba na nowo zdefiniować, że trzeba powiedzieć, w jakim kierunku to miasto ma się rozwijać i z czego mają żyć Grudziądzanie za rok, za dwa, za pięć, za 10 i za 15 lat. To są dokładnie te cele, które stawialiśmy sobie w roku 2002. Wydawało się, że mamy je dobrze zdefiniowane w roku 2006, a jeżeli je na nowo stawiamy sobie te pytania i zadania w roku 2014, to znaczy, że ostatnie 8 lat zostały po prostu zmarnowane. Była też dzisiaj mowa o marce Haszgru. Była kiedyś przeprowadzona sonda i tak faktycznie nie wszyscy z Grudziądzan wiedzieli, co ta marka oznacza. Czy to dobrze wydane pieniądze na markę Haszgru, czy raczej wyrzucone w błoto? Nie, no, uważam, że marka Haszgru jest jednym z wielu kompletnie chybionych pomysłów. Myślę, że ona nic nie oznacza, ona jest tylko sposobem na bezmyślne wydawanie pieniędzy i niezłą zabawę dla ludzi, którzy się w to zaangażowali. A powiem krótko, sam miałem okazję kilka miesięcy temu uczestniczyć w poszukiwaniu miejsca pod inwestycje dla dużego przedsiębiorcy. No akurat Grudziądz nie wchodził w rachubę z innego powodu, bo szukano miejsca do inwestycji na południu Polski, ale powiem jedno, Grudziądz w liczących się profesjonalnych wywiadowniach, w miejscach, gdzie poważni inwestorzy szukają poważnych miejsc do inwestycji, Grudziądz tam kompletnie nie istnieje i to jest odpowiedź na to, co sądzę o zabawie w Haszgru.